czerwcu Enea Wytwarzanie zadeklarowała kontynuację współpracy z Ceradem Eneą Czarnym i Radą. Teraz ta deklaracja się ziściła i spółka poinformowała o przedłużeniu sponsoringu do końca sezonu 2020-2021. Te deklaracje dzisiaj zostały wypełnione. Tym bardziej się cieszymy, że to jest bardzo trudny okres czasu dla radomskiego sportu, ogólnie dla sportu w tych czasach i to podwójnie cieszy. W przyszłym roku Czarni będą obchodzili stulecie istnienia. Tym bardziej cieszymy się, że niebawem wchodzimy w nowe stulecie klubu. Będzie to historyczna okazja, żeby dalej działać na rynku sportowym. Także te środki, mega środki są naprawdę dla nas bardzo ważne. Radomski klub może liczyć na wsparcie sponsora w trudnych czasach epidemii koronawirusa. To jest mi niezmiernie miło, że pomimo ograniczeń wynikających z pandemii radomski sport uzyskuje wsparcie od spółek Skarbu Państwa, tutaj od Enei. I nie tylko utrzymany jest dotychczasowy poziom tego wsparcia, ale nawet słyszałem, że jest zwiększenie. I to z tego co wiem znaczne. Enea pozostanie jednym ze sponsorów tytularnych klubu. Nazwa drużyny występującej w Plus Lidze nie ulegnie zmianie. Enea jest tak naprawdę stabilizatorem sytuacji finansowej w klubie i myślę, że to jest taki potężny filar, na którym można zbudować drużynę, która będzie odnosiła zwycięstwa. Oprócz sponsoringu seniorów Ceradu Enei Czarnych Radom, Enea Wytwarzanie wspiera również grupy młodzieżowe. W ramach projektu Enea Akademia Sportu klub zorganizuje m.in. mini ligę siatkarską dla dzieci i młodzieży.